Cześć i czołem, moi kochani. Witam was serdecznie w drugim odcinku z Mount and Blade Banneklord 2. Słuchajcie, ekspię mojego Svena Svenssona i trafiam na taką oto brygadę 46 lutersów. Jest to kłopot, bo u mnie jest, jak widzicie, prawie połowa mniej wojska, ale z drugiej strony pomyślałem, a co? Jak spadać to z wysokiego konia? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. On my flank! Uciekamy tak daleko, jak się da. Na górkę. Ja muszę teraz zrobić coś ważnego. Forward! Move! 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 Forward! Move! Muszę spróbować kogoś dzielać. Średnio mi to wyszło. Footman! Forward! Move! Forward! Forward! Move! Kurde, chyba się nie uda. Patrzcie, udało się. Nie wiem, jak to się stało. Bo trochę skaszaniłem. Face that way! Boom! Attack! Ale udało się. Zostało ich trzech. Reszta uciekła. Jednak co dobra ilość jednostek, to dobra ilość jednostek dobrej klasy. Boże, jak ty byś mógł potrafiać. Myślę, że tam moi ucznicy zrobili sporo, bo jednak sporo szyli w nich. Jezus. Ja tylko dowodziłem. Ale coś z tego widać wyszło. Jestem zszokowany, że pokonałem tych 46. Jestem w szoku. Skaszeniłem trochę dowodzenie, bo coś tutaj źle przestawiałem, że nie mogłem strzelać. Muszę tym jeszcze po... Move! Forward! Not that way. Ale generalnie wygraliśmy. Co mnie mega cieszy. Zobaczmy, jak tam awanse. Ilu straciłem? Straciłem 4 ludzi. To w sumie straciłem sporo, ale no te straty były jakby wkalkulowane w takie rozpoczęcie potyczki. 30 luterowców zabiłem.
Muszę oczywiście zaraz tą moją armię podszkolić, ale troszkę zarobiłem, z tego będzie naprawdę dużo, dużo kasy. Dobijmy tych 11. Żeby już ich tak, że tak powiem, skończyć. Archers! Move! Footmen! Move! Forward! Move! Mam zeza. A mnie nie lecą. Infantry! Charge! Kill them all! Dobra, jedziemy za nimi. Może mi się uda ich dobić. Chociaż biorąc pod uwagę moje umiejętności w walce, to jest to nikła szansa. A uciekli mi, no dobra. Ale wreszcie już dobita, awansów co prawda nie było. Ale powiem wam, że ciągle jestem w szoku, że moja 20 wspaniałych dała sobie radę z 46 lutersami. Jedziemy do tutaj do miejscowości sprzedać to, co sprzedać należy. No wreszcie nie będę zbierał luteresów do armii. Tam też była jakaś spora armia. Ale ja teraz jestem, kurczę, grubo osłabiony. Żarcia mógłbym jeszcze troszkę wziąć. Tutaj wszystko sprzedajemy. 500, 800. Takie zarobki powinny być każdego dnia. Słuchajcie, jedziemy na swoje ziemię. Już tu była spora ilość chyba luteresów, 20. Pojedziemy tędy. Może gdzieś tutaj się kręcą. Co pozwoli mi jeszcze troszkę zarobić. Jadę do Tial, bo muszę o 14. No musimy walczyć. Wyjścia nie ma. Ta armia jednak jest stosunkowo dobrze już wyposażona, więc to swoje kosztuje. Zeza. Nie trafiłem. Dobrze, ale pogonimy jeszcze ich. O jest. Ale tamtego to już chyba nie złapię. Jednak to strzelanie jeszcze naprawdę dużo, dużo, dużo wymaga ode mnie treningu. Ale dobrze, łucznik plus pigment. Będę robił różnych, żeby mieć tą armię urozmaiconą. A te wszystkie jednostki strugiańskie są mega, mega klimatyczne. Te moje ziemie. Potrzebuję rekrutów. Czy troszkę mi się ten poziom klanu już zwiększył? Czy już mogę mieć więcej niż 20 ludzi? No nie, jeszcze nie. Brakuje mi złota, brakuje mi innych rzeczy. No muszę się rozwijać.
O, już mogę 21, bierzemy. Podjedziemy tutaj. Panie Svenie. Goranie Eriksonie. O. Tu możemy. Wchodzimy oczywiście w handelek. Sprzedajemy to, co nam się udało zlutować teraz. I od razu. Jeszcze jest ten minus, że nie ma tu jeszcze dużej ilości. Że co na auto to zrobię. Takich małych bitew jakoś nie chcę robić. Bierzemy wszystko i śmigamy dalej szukać lutersów. No może będę wam pokazywał tylko te bitwy, w których jestem, że tak powiem, w przewadze. Może to mieć jakieś... dobre rozwiązanie, bo takie wiecie, w walki jak nic się nie dzieje, to... to bez sensu. Czekam, aż mi wskoczy level. Tutaj czasem się rozpili jacyś Sea Ridersi, pamiętam, były tutaj kryjówki. To zawsze troszkę cięższy przeciwnik. Ale widzę, że nic nie ma. Wrócimy tędy z drugiej strony. Martwi mnie to, że bardzo dużo mnie kosztuje moja armia, tak? To jest naprawdę sporo kasy, które muszę wydawać, a jak mam takie tutaj ile, że nie ma wrogów, to... to się robi krucho z kasą. Owszem, na jeden dzień utrzymania jest, a ja muszę tutaj 2000 uzbierać, nie? Będziemy po prostu wchodzić w stronę Omoru, bo tam się sporo dzieje. Zawsze są to takie ziemie sporne, jak wiadomo, tam gdzie jest wojna. Tam jest, tam są dezerterzy i tam są pieniądze. To też robimy na Quick Resolve. Ja wiem, że tracę ludzi, może trochę bez sensu, ale... jakoś wolę tutaj wejść do wioski, dwóch lub sobie tutaj ludzi rekrutować, niż puszczać wam takie bitwy bez sensu. Chociaż nawet nie będę brał więcej ludzi. Balgard, tam mogą być, też podjedziemy. Bo też często tam się, że tak powiem, bugują i gdzieś na końcu się pojawiają, potem uciekają. Efekt tego jest taki, że jeżdżasz do końca, a tam jest... o, widzicie? Ale to są już groźni przeciwnicy, tylko obawiam się, że wieśniacy ruszą, nie? Czy nie? Co tu zrobić? Idą? Aha, oni pilnują tych. Forward! Infantry! Move! Bowman! Move! Move! Forward! Attack!
O, swojego trupa, to nie wiem. Archers! Charge! Szybko poszło. Chyba trzeba było tylko wybić tamtych, a ci się, że tak powiem, sami poddali. Ale zobaczcie, mam relacje z wieśniakami zwiększone. To mi pozwoli rekrutować lepsze jednostki. Więc same duże i, a nawet bym powiedział, wielkie plusy. Też troszkę awansów wskoczyło. Pokażcie tutaj. Troszkę wskoczyło, ale nie dużo. Ale zobaczcie, mamy znowu Sigardesów. Możemy tu ich pocisnąć. Chociaż na takich końcówkach mapy często się wespią jednostki i to jest wielki plus. Pojedziemy tam jeszcze dalej. Dalej się nie da. Tu jest hideout, ale ja jestem za słaby, żeby atakować hideout. Mi się wydaje, co tu mamy. No raczej za słaby. Potem chyba nie czuję się na siłach. O, i znowu Sigardersi. I ich też pojedziemy na quicku. Pewnie nawet takich Sigardexów to ja mógłbym brać do siebie. Bo oni są w miarę spoko. Body armor. Patrz, mniej jest warte. Bierzemy. No nic fajniejszego na razie nie ma. Nakrycia głowy też takie. Takie sobie, ale to są niskie tak. Natomiast z tego już zarobię. Repet, nie wiem, czy to będzie lepsze. Spodzimy to przy sprzedaży. Podejdźmy teraz tutaj, może jeszcze do Balgardu. Ogarniemy ludzi, posprzedajemy wszystko. O, 300. No nie zarobię chyba aż tyle, żeby wyjść na zero. Na te 2000, ale... Chociaż... nie wiem, czy tego sobie zostawić jednego, wiecie? Wiecie dlaczego? Dlatego, że jakiemuś mojemu człowieczkowi się mogą przydać. A chociaż to jest tylko 100. Przedajemy wszystko. Oj, 2000. Chyba mi wskoczy tier teraz. Czy nie mam renomy jeszcze? No tak. Muszę renomy mieć. Muszę mieć kompaniona. To podejdźmy w takim razie do tawerny. Ty nie wyglądasz wcale sympatycznie. Lecimy tutaj na razie jeszcze boić. Łoić przeciwników. Może w omok w tawernie będzie ktoś ciekawy. Jak muszę kompaniona wynająć, to jest to, myślę, dobre miejsce. Vadrios. Nie wiem... Isfan Vadrios i Isfan. Ja zobaczę ich parametry. Gdzie to się patrzyło? Vadrios i Istvan. Słuchajcie, teraz to. Gdzie możemy dać? Myślę tutaj.
Żeby to nam szło jeszcze. Gdzie się patrzyło, bo właśnie zapomniałem, gdzie się patrzyło w tą encyklopedię. Tutaj można było wejść chyba. Heroes. Is van the fish, to był on. Jednoręczne rzucanie, skills, scouting. Gdybyś był taki dobry do piechoty, myślę, że spoko. A ten drugi? Ile może być typów na faunie? The Silent. Vagion The Silent to jest dobry. To czy będzie mi na niego stać? Polarmy, konie. Taktyka. Dobry do dowodzenia ludźmi. Chodź tutaj, Vadgas. Ile ty chcesz kasy ode mnie? 500? Bierę. Co ty masz, kolego, powiedz? Ojejku. Ty nic nie masz. Na razie masz taki miecz. Co ci mogę jeszcze kupić? Ty miałeś polarmy wysokie. Ojej, to jest podwójny? Brać? Wezmę dla siebie, nie? Tak, czy nie mam dla ciebie? Ale czy znajdę jakiś pulang dla ciebie tani, bo ja muszę na razie mieć tani, simple pike. Rugian lance. Military folk. Spear. Aha, dajmy ci spear. No i tak naprawdę jakąś tarczę bym ci musiał dać, nie? Na razie tak, bez żadnego odzienia, po taniości, tylko jeszcze potrzebuję siodło, prawda? To i tak nie będzie sporo kosztowało, więc ci kupimy najtańsze siodełko, jakie jest na razie. Siebie wezmę. Tak, bo ja chcę walczyć taką właśnie tarczą. Troszkę wydam kasy, ale no chyba warto. Szczególnie, że i tak do skończenia levelu potrzebuję kolesia, ten był naprawdę przyzwoity. O. I od razu atakujemy. 22, myślę, do ataku to jest spoko sytuacja. Wow! Follow me! Soldiers! Forward! Archers, move! Forward! Forward!
Już moi strzelają. Ja oczywiście nie trafiam, ale mnie to w ogóle nie dziwi. I w szczepionkę. To było troszkę taktycznie rozwiązane. Ale kogoś straciłem. Co mnie trochę martwi. Ciekawe kogo? Rekruta. A! No, to rekruta nie żałuję. Ryzyko wkalkulowane. Muszę jeszcze, jak będę ich ustawiał w ten sposób, to muszę pamiętać, żeby dawać im, kazać robić shield ball. Wtedy te wszystkie kamienie, strzały nie będą robiły na nich większego znaczenia. To tyle proste, że jak wiadomo, te już się zawsze idą do przodu i nie ma z nimi kłopotu. O, 16. Próbujmy tak gagnąć to. Follow me! Archers! Move! Jakoś to działa. Infantry! Move! Forward! Słyszę w postawie. I oni już teraz idą, widzicie, shield wallem. Celowo ich ustawiłem niżej. Give them help! Archers! Kill them all! Celowałem w tego, dostał inny, to jest spoko. Ojejku. No i nie mogę zabić, tak? Świetnie. Dobra. Wygrana, powoli się uczę tutaj taktyki, powoli się uczę tak ważnych rzeczy. Jak kogoś stracę albo mi się powiększę, to muszę teraz starać się robić znowu łuczników, bo w sumie nie mam ich tak dużo. Robimy tych, a potem śmigniemy po tamtych jeszcze raz. Bo tutaj jeszcze uciekło kilkunastu. To są groźni przeciwnicy, bo to są ci leśni ludzie, którzy mają świetnych łuczników. I w nich, słuchajcie, tak naprawdę taktyka, w ich przypadku, taktyka mi niewiele da, bo oni mi wystrzelają. I tak myślę, że w tym wypadku to niestety muszę zrobić tak. I
sam muszę jechać i starać się troszkę odwrócić uwagę przeciwników. No oni już strzelają, widzicie? Pobili, ale moi dobiegli, więc to mnie mega cieszy, bo jednak moi są dosyć dobrze, jeżeli chodzi o walkę. Nasz przyszły rycerz i dowódca kawalerii, jak widać, też moi. Straciłem kogoś, rekruta, żadna strata. Niestety leśni ludzie przy jakimś takim ustawianiu się, wiecie, tego typu rzeczach mogą mi naprawdę napsuć krwi. To są groźni przeciwnicy. Dobrze, to robimy tak. Ja pojadę na tych. Ale w międzyczasie zobaczę, czy jakiegoś ekwipunku nie mogę sobie przywdzieć. Podejrzewam, że tobie. Może nie tyle broń, co te rzeczy. Tutaj na pewno ci coś fajnego wrzucę, bo ty jesteś goły i wesoły, kolego. Jeszcze będziesz minimalnie lepiej opancerzony. Tutaj już wielka bitwa. Widać, że Strugijczycy mają z kimś wojnę. No dobra. Z kimś tam innym. Ale zawsze coś. Kończy mi się już miejsce na więźniów, jak widzicie. Więc najwyższa pora pojechać do walczyk i oddać. Jedzenie mam, olej sprzedam, bo on obniża. Moje możliwości. Ale z kasą się już odbiliśmy. Kochani, pięknie wam dziękuję za oglądanie. O! Świetny odcinek. Widzę, że tutaj była ta... No trudno. Jeszcze nie mam podglądu. Więc niestety muszę sobie radzić tak jak sobie radzę, wybaczcie mi to. Mam nadzieję, że to nie włączyło się na samym początku odcinka, tylko troszkę później. To jest problem mojego internetu, który laguje, ale to nic. Jak się włącza, to te wszystkie tyczki mają serwer Aerog i Lui. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia na kolejnym odcinku. Pa, pa i cześć.